Hej moi kochani, zapraszam was dzisiaj na grudniowy projekt Denko. Trochę tego uzbierałam, zaczęło mi się kurzyć w łazience, więc stwierdziłam, że w mojej siacie stwierdziłam, że muszę się tego pozbyć i jak najszybciej nagrać wam Denko. Także mimo, że dzisiaj siedzę w domu, jestem taką dresiarą, to stwierdziłam, dobra, biorę się za nagrywanie, bo chcę to wszystko w końcu wyrzucić, bo już się zakurzy. Pierwsza rzecz, którą tutaj mam od góry, to jest masło Shea z Bath & Body, zużyte do cna. Bardzo lubiłam to masło, było kupione w promocji za 55 zł, przecenione za 103, czyli w normalnej cenie jest bardzo drogie. Ale powiem wam, że trochę je męczyłam. Zobaczcie, jaka duża pojemność, to chyba było to największe. Trochę je męczyłam, ten zapach później pod koniec już był taki dosyć męczący dla mnie. Ciężko mi było je wykończyć, ale długo leżał przy moim łóżku, używałam szczególnie do stóp, do rąk, na noc. Jak miałam ekstremalnie wysuszoną skórę, na przykład po goleniu. Także ogólnie polecam to masło, ale najpierw spróbujcie sobie zapach, czy na pewno wam pasuje. Kolejna rzecz to jest żel pod prysznic z masłem kakaowym. Pod prysznic, bardzo gęsty, z Bath & Body Works. Powiem wam, że nie polecam, ponieważ jest niesamowicie gęsty. Tak gęsty, zobaczcie jak się osadził na butelce. Tak gęsty, że właśnie trzeba go rozwodnić porządnie, żeby dobrze można było się nim umyć. Jak niedokładnie spłukałam ciało, to zostawiał mi właśnie takie gluty, takie plamy z tego żelu na skórze i oczywiście musiałam to później domywać. Także na początku myłam się nim jak zwykłym żelem, a później stwierdziłam, że jednak trzeba w to włożyć trochę więcej wysiłku, dlatego nie polecam. Wolę zdecydowanie inne żele. Zapach też nie był jakiś taki szałowy, był zwykły, także akurat tego żelu jakoś szczególnie nie będę polecać. Kolejna rzecz, którą będę polecać, to jest organika, to było chyba w Shiny Boxie. Taka korzenny płyn do kąpieli, bardzo ładnie pachnie i ja powiem wam szczerze, że używałam go po prostu jako żel pod prysznic, a nawet nie jako płyn do kąpieli. Przepięknie pachnie, słuchajcie, pachnie jakimiś takimi pomarańczami z przyprawami, ale jest to zapach bardzo świeży, nie ma tutaj w ogóle takiej duszącej nuty, jak czasami ma w sobie cynamon czy inne tego typu przyprawy. Ten naprawdę jest świetny. Muszę się rozejrzeć za tym produktem, może w jakiejś większej wersji, bo to jest 125 ml. Także bardzo polecam. Kolejna rzecz to jest olejek, cały oblepiony. Właśnie to opakowanie mi nie odpowiadało zupełnie. Z Freshem Natural, olejek do ciała tropikalny z pomarańczą i wanilią. Przepięknie pachniał, fajnie nawilżał. Dużo drogocennych olejków w składzie, naprawdę fajny produkt. Minusem jest opakowanie, do którego się wszystko przylepia, cały ten kurz zebrał się, ono się całe lepi. Niewygodna metoda aplikacji, myślę, że jednak przy tych olejkach fajniejsze są pompki. No, także tutaj do producentów apel, żeby zmienić opakowanie, bo sam produkt jest świetny, natomiast opakowanie zupełnie mi nie odpowiadało. Dalej mam dezodorant z Rexony, Clear Diamond, bardzo go lubiłam. Bardzo delikatnie pachniał, ja nie mam jakiegoś dużego problemu z potliwością, ale do takiej codziennej ochrony fajnie się sprawdza, nie zostawiał śladów na ubraniach, także polecam Rexona Clear Diamond, bardzo dobre antyperspiranty. Dalej, wymęczony przeze mnie płyn do zmywania oczu z Deli, dwufazowy. Dużo osób go zachwalało, skusiłam się i bardzo żałowałam, bo jest okropny. Nic dobrego na jego temat nie mam do powiedzenia. Oczy robią się strasznie tłuste, lepią się, nie zmywa jakoś fajnie, nie radzi sobie ze wszystkimi kosmetykami, nie polecam. Mimo, że nie pasował, to mi zupełnie nie, jeszcze obtłuścił mi ręce. Maseczka do twarzy z H&M. Wiele z was mi mówiło, że a dlaczego takie dziadowe maseczki używasz? Ja używam wielu maseczek, różne testuję. Lubię te z H&M, bo mają fajne nuty zapachowe i naprawdę fajnie działają. Bo mogę wam powiedzieć, że ta była genialna i pachniała coś jak takie kokosanki, takie Raffaello. Takie ciasto kokosowe bardziej. Naprawdę fajne takie chwile przyjemności. To była akurat maseczka nawilżająca, ale na pewno nie polecę jej do suchej cery, tylko do przetłuszczającej się bądź mieszanej, bądź trądzikowej. On ma oczyszczać i nawilżać, ale oczyszcza, ale nie nawilża. Przesusza trochę. Także polecam wam te maseczki. Kosztują 5 zł i ja używam je na 2-3 razy. Zwykle z siostrą sobie kupuję na pół i robimy sobie fajny wieczór. Coś super, co znalazłam w Shiny Boxie.
KMS California Hairplay, czyli taki suchy szampon, który dodatkowo podnosi włosy u nasady i faktycznie bardzo fajnie działał. Używam go i na włosach Ewy, i na moich. Szybko bardzo się skończył, to był minus, że właśnie nie jest wydajny. Jest dosyć drogi, ale jeżeli kiedyś na niego trafię gdzieś w hurtowni kosmetycznej, na pewno kupię, bo fantastycznie działał, unosił faktycznie te włosy. Wystarczyło zrobić tak w ciągu dnia i działał trochę jak taki puder do włosów, a nie bielił ich jakoś bardzo. Dalej mam z Vichy tutaj Normaderm płyn micelarny. Był ok, powiem Wam, że był ok, ale nie zrobił szału. To nie był jakiś taki przełomowy produkt, jak ten na przykład z La Roche'a. Bardzo lubię płyn micelarny. To ten był po prostu zwykłym płynem micelarnym. Nie podrażnił mnie, nie wysuszył mi cery, a bardzo dobrze zmywał makijaż, czyli spełniał swoje zadanie. Mogę go śmiało polecić. Dalej mam chusteczki jak zwykle. Chyba w każdym denku mam chusteczki z Primarka. Te takie do cery wrażliwej i właśnie te Wam polecam, nie do cery trądzikowej. Nawet jeżeli macie trądzikową, to kupcie sobie do wrażliwej, bo są zdecydowanie delikatniejsze i fajnie można zmyć nimi makijaż lub się odświeżyć w ciągu dnia. Dalej mam kolejny płyn. Muszę naprawić opakowanie. Papaya The Body Shop. Pięknie pachnie, jak wakacje. Tyle mam do powiedzenia. Uwielbiam te żele owocowe. Właśnie wolę chyba zapachy owocowe z The Body Shopu. Pięknie pachnie i na pewno do niego wrócę. Kolejny olejek tutaj mam z Altery. Z migdałem i papają. Kolejne opakowanie zużyte. Ten sposób aplikacji olejków jest świetny i taki sposób, takie aplikatory polecam producentom olejków. Bardzo, bardzo dobry produkt, pięknie pachnie, super nawilża, same plusy. Podrożał przez ostatni rok, ale przez to, że zmienił opakowanie na lepsze. Dalej mam szampon do włosów z Sayosa, Oleo Intense. Bardzo lubię jego zapach, ale nie robił cudów na moich włosach. Może był troszeczkę za ciężki dla moich włosów, troszeczkę za bardzo je przypuszczał. On będzie dobry dla takich, które potrzebują nawilżenia takiego mocnego, z regeneracji. Dla mnie był troszeczkę za ciężki, trochę przed niego włosy mi klapały. To jest szampon przeznaczony do włosów suchych, szorstkich, bardzo, bardzo suchych. Także no, nie dla mnie, ale bardzo lubiłam jego zapach, ogólnie te szampony są ok, długo go używałam. Szampon normalizujący z apteczki Babuni. Bardzo go nie lubiłam, bardzo mi plątał włosy. Niektórzy zachwalają te właśnie szampony, niektórzy są na nie. Ja zużyłam go do mycia pędzli, także tyle w temacie. Antybakteryjny żel do rąk Clean Hands, można go chyba dostać w Rossmanie. Był ok i powiem Wam, że jako jeden z niewielu żeli tych antybakteryjnych, tych, które mają myć nam ręce, nie oblepiał, nie sprawiał, że były później tłuste, także spokojnie można, nie wiem, później prowadzić samochód. I na przykład kierownica nie będzie obtłuszczona. Niektóre żele niestety zostawiają taką tłustą powłokę, a ten znika. Jest naprawdę fajny, zapach też był ok, chociaż bardzo alkoholowy. Dalej, co ja tu mam? Też Sayosa, dwuminutowa, intensywna maseczka regenerująca. Ona była zdecydowanie fajniejsza od szamponu. Ja maseczkę nakładam na włosy od połowy w dół, czyli na końcówki, bo tam właśnie tego potrzebuję, czyli to było dla mnie ok. W przeciwieństwie do szamponu, to maseczkę mogę śmiało polecić. Goldwell Rich Repair, 60-sekundowa taka maska. Bardzo lubię nutę zapachową tych produktów. Miałam kiedyś szampon, mam jeszcze odżywkę taką dużą, nie mogę jej wykończyć. A maska też była ok. Ta maska, bo ona ją znalazłam też chyba w boksie, przywiodła mi na myśl, przypomniała mi właśnie o szamponie i chyba sobie jako kolejny kupię ten duży szampon z Goldwella. Przepięknie pachnie, naprawdę świetnie. Bardzo lubię tą serię Rich Repair i pamiętam, że kiedy ja tak po jakichś wakacjach sobie zainwestowałam właśnie w tamten szampon i odżywkę i fajnie zregenerował mi włosy po takie zniszczone słońcem. Dalej mam żel do mycia twarzy Aqua Effect z Nivea. Bardzo go lubiłam, fajnie zmywał makijaż. To jest do cery normalnej i mieszanej. Nie przesuszał mi skóry, ale mi na przykład Normaderm nie przesusza jakoś bardzo skóry, a niektórym bardzo przesusza. Także dla mnie ten był ok. Faktycznie jest do cery normalnej, mieszanej, się nadaje. Pięknie pachniał. Troszkę nie pasuje mi sposób aplikacji, jednak jak jest w pompce, to wolniej go zużywamy. Ten zużyłam dosyć szybko, ale działał fajnie. Dalej mam tutaj maseczkę przeciwtrądzikową z Under 20. Bardzo fajną, lubię ją. Można zabrać ze sobą gdzieś na wyjazdy, kiedy potrzebujecie zmatowienia skóry, kiedy skóra się jakoś bardzo, bardzo przytłuszcza. Ma łagodzące,
ma dwa zastosowania, łagodzące chłodzenie lub rozgrzewanie. Bardzo, bardzo fajna maseczka, jeżeli macie cerę problematyczną lub przetłuszczającą się i chcecie ją znormalizować. Bardzo lubię, mimo że nie jestem under 20, to będę używać. Dalej, o, tutaj jest ciekawy produkt. Botoksujące płatki pod oczy. To znalazłam w Shiny Boxie i powiem Wam, że fajny produkt, szczególnie właśnie pod oczy, sprawił, że cienie pod oczami, nie cieniem, że skóra była taka bardziej odświeżona. Świetne, żeby użyć przed wyjściem. Ten taki plasterek, bo to był trzeci taki plasterek, który przyklejamy tutaj na tą lwią zmarszczkę, nie działał, bo później marszczyłam się i nie wiem, nie widziałam różnicy, ale pod oczami naprawdę fajnie działa, chłodzi, także mogę polecić. To jest produkt francuski, Syis. syis.pl. Fajne przed wyjściem na pewno. Cieszę się, że wypróbowałam go dzięki Shiny Boxowi, bo inaczej pewnie bym go nie kupiła. Dalej mam puder. Rzadko się zdarza, że zużywam cały puder czy fluid. I tutaj jeden z moich ulubieńców, który niestety został wycofany z Polski, ale na szczęście udało mi się go teraz kupić w Anglii. To jest Trumacz Minerals L'Oreal W4 w kolorze Golden Natural. Uwielbiam go, uwielbiam ten puder mineralny. Zużyty do cna, jak widzicie, nic tu już nie ma. Nie, na początku używam czasem tego pędzelka, ale on z czasem się robi taki bardzo szorstki, już nie jest taki przyjemny jak na początku, bo używa się tego tak, że zdejmujecie sobie to, maczacie tutaj w pudrze i nakładacie na cerę. Fajnie kryje, nie zapycha, świetny na lato. Same plusy na temat tego podkładu. Szkoda, że został wycofany z Polski. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wróci, a jak będę za granicą, to będę go kupować. Dajcie proszę znać dziewczyny, które mieszkacie za granicą, czy u Was ten produkt jest dostępny, czy również wycofywany. W Anglii go widziałam. Nie było jakiegoś szalonego wyboru kolorów. W Stanach wiem, że on jest. Dajcie mi znać, jak w innych krajach, czy on jest, czy został wycofany i dlaczego. Nie mam pojęcia. U nas go już niestety nie ma. Dalej mam z Vichy serum Idealia. Jedyny minus tego produktu, oprócz ceny, bo cena to jest około 130-140 zł, z tego co pamiętam, to jest to, że jest mało wydajne. Albo ja go tak często używałam, albo nie wiem. To są dwa minusy tak naprawdę, a samo serum jest genialne. Jedno z moich ulubionych, moje drugie ulubione serum. Pierwsze to jest Biodermic hialuronowe, a drugie to jest właśnie to. Faktycznie po kilku dniach cera wygląda lepiej. Mogę Wam śmiało polecić. Tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. To jest po prostu serum dla kobiet, które przez otaczające nas środowisko, przez pogodę, przez te wszystkie czynniki zewnętrzne, przez niezdrową dietę, przez mało snu, przez dużą ilość pracy, przez siedzenie przed komputerem, mają poszarzałą, brzydką cerę. To serum jest genialne i każdy Wam to powie, kto tego używał. Poczytajcie na blogach też opinie, dziewczyny są zachwycone i ja również. Kolejna maska do włosów, która też była w jakimś pudełeczku dołączona, to jest René Furterer masło karité. Muszę chyba wąchać, żeby sobie przypomnieć, bo to było bardzo dawno. Nie przypadam za tym zapachem, szczerze mówiąc, i nie pamiętam za bardzo, czy ta maska robiła jakiś szał. Chyba nie robiła szału, skoro jakoś nie wspominam super. Dalej, kolejny puder, o, też zużyłam, słuchajcie, z Face It. Mam z Gangnam Freaks Korea Shop, się chyba nazywają dziewczyny, dam Wam link na dole. Koreański puder mineralny w kolorze, zaraz Wam powiem kolor, bo one miały te dwa, ja mam chyba ten ciemniejszy. Nie powiem Wam, bo to nie jest po naszemu tu napisane. Tylko, że jest 15 gramów. W każdym razie to jest Face It Lesson One. Puder mineralny, genialny, cudowny, świetnie działał, jako wykończenie na koniec makijażu lub sam, jak mam lepszą cerę, mogłam go używać. Same plusy, był w ulubieńcach latem i zużyłam go, żałuję, chcę go kupić ponownie, bo jest świetny. Dalej, lakier do paznokci. Tak używałam, że aż zsechł się, została tutaj może 1/3. Złoty lakier z Miss Sporty. Bez szału. Na paznokciach wyglądał tak zbyt perłowo, mogę powiedzieć. Nie było to takie piękne, czyste złoto. Plusem tego lakieru jest na pewno cena, ale akurat jeżeli chodzi o ten złoty, nie polecam go Wam jakoś bardzo. Widziałam ładniejsze, na przykład w Catrice. Dalej mam szampon z Batiste, który nie pamiętam skąd mam, czy mam go z kosmetyków z Ameryki, czy go gdzieś przywiozłam. Paisley. Bardzo ładny zapach. Szybko go zużyłam, ja szybko zużyłam te szampony, bo używam ich codziennie. Bez nich nie wyobrażam sobie życia, do odświeżenia włosów w ciągu dnia lub kiedy nie mamy czasu ich umyć. Same plusy, szczególnie dla blondynek, bo rozjaśniają
włosy, które są ciemniejsze zwykle przy nasadzie, tak u mnie tak naturalnie jest i zawsze tak było. Także rozjaśniają troszeczkę te nasze odrosty. Dla osób z ciemnymi włosami jest wersja dla brunetek, także Wam polecam. U nas można dostać w kosmetyki z Ameryki, są już w Hebe, będą też w Rossmanie, także bardzo, bardzo polecam. Szampony Batiste i ten zapach paisley, pierwszy raz się spotkałam. Pasta do zębów, Denivit. Bardzo, widzicie, rozcięta, zużyta do cna. Bardzo fajnie wspominam, bo to jest taka pasta, która jest przeznaczona do szczoteczek elektrycznych. Faktycznie po użyciu tej pasty i szczoteczki elektrycznej miałam wrażenie, że te zęby są takie wypolerowane, takie świeższe. Takie fajne uczucie miałam na zębach. Czy wybielała? Ciężko mi jest powiedzieć, czy wybielała. Nie wypowiem się na ten temat, ale na pewno zęby były genialnie doczyszczone, idealnie. Właśnie szczoteczka elektryczna plus ta pasta z takimi małymi drobinkami. Hit. Dalej mam tutaj dezodorant z Rexony. Shower Clean Fresh. Też go bardzo polecam. Równie go mocno lubiłam jak ten poprzedni, który pokazywałam. Same plusy. Bardzo lubię dezodoranty, antyperspiranty z Rexony. Dalej mam puder z Affiniton. To kupiłam chyba w zeszłym roku na tej właśnie promocji w Rossmanie minus 40. W kolorze 42, nie wiem jaki to jest kolor, to taki mój beżowy, można powiedzieć. Powiem Wam, że nie robił szału, nie krył jakoś mocno, fajnie matowił, ale nie był to jakiś tam puder, który bym bardzo polecała. Podkłady Affiniton są bardzo dobre, ja je bardzo lubię, robiłam test podkładu Affiniton na kanale, a ten puder był taki przeciętniak. Teraz Duos Elfa, to jest taki bronzer połączony z różem. Bardzo lubiłam ten produkt, używałam go bardzo długi czas, to już została mi jakaś resztka. Nie wiem, czy zobaczycie kolory. Brąz fajny, bo nie zawierał dużo drobinek, fajny do konturowania, róż taki bardzo delikatny, także taki bardzo dzienny efekt. Elf jest tanią marką, szczególnie w Stanach można dostać taniej. W Anglii też wiem, że są. Kiedyś z Anglii do nas przychodziły, teraz niestety trzeba zamawiać z Niemiec do Polski przez stronę tą niemiecką, co jest dla mnie na przykład dużym minusem, bo te kosmetyki są po prostu droższe. No, także tyle. Dalej mam, jak zawsze, zmywacz z Rossmana. Ta wersja zielona, moja ulubiona, zawsze polecam. Najlepszy zmywacz na świecie. Pięknie pachnie. Dalej mam bronzer, który też katowałam. Została mi jakaś resztka, ale już nie będę go używać to jest Bronzy Babes, Fake Babe. Jeżeli chodzi o kolor, to jest taki ładny brąz. Trochę zawierał drobinek, ale naprawdę go lubiłam. Fajny na lato. Ciężko go chyba dostać jakoś w sklepach. Wydaje mi się, że trzeba by było przez Fake Babe zamawiać. Ja go dostałam właśnie razem z tym brązerem, który mi się nie sprawdził, z tym samopalaczem. Krem z Pharmaceris multikojący, krem do twarzy, do cery trądzikowej. Bardzo fajnie się sprawdził, nie zapychał, mogę go bardzo polecić, ma SPF 15. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż, to jest napisane. Święta prawda, bardzo, bardzo polecam. Służyłam do cna, do samego końca. Same plusy na temat tego produktu. Genialny do cery trądzikowej, zupełnie mnie jakoś tam nie podrażniał, a wręcz właśnie łagodził te zmiany. Jeszcze dwie rzeczy tutaj mam, dwie ostatnie. Jedna z nich to jest krem BB z Misha, Perfect Cover w kolorze 23, to jest koreański krem BB. Dużo jest zachwytów na temat tych produktów, ten jakoś mi bardzo nie podpasował. Na początku myślałam właśnie, że jest super, że wow, w końcu coś innego, to był mój pierwszy krem BB, natomiast później jakoś tak mi ciężko się go zużywało. Mimo, że to była mała pojemność, to jakoś długo to trwało. Nie bielił jakoś bardzo cery, nie korygował jakoś na tyle dobrze, jakbym chciała. Taki średniaczek. Słyszałam dużo zachwytów i słyszałam też dużo negatywnych opinii na temat tego produktu, na przykład, że zapycha. U mnie jakoś tego nie zauważyłam, ale mówię, to nie była jakaś rewelacja. I ostatni lakier też zużyłam. Tutaj jest totalnie już gęsty i do niczego się nie nada. No właśnie. To jest taki lakier z Bourjois, który ma bardzo fajny pędzelek ścięty. Ma się trzymać do plus minus 3 dni. Można go później jeszcze poprawiać. No, bardzo fajny lakier. Fajnie się go nakładało, bo właśnie ten pędzelek był taki nietypowy. Tutaj w kamerze pewnie tego nie zauważycie. Już jest zresztą oblepiony cały. On był taki ścięty pod kątem, także fajnie się nakładało, bo z jednej strony się nakładało tak, żeby
żeby dochodził do jednego brzegu, później obracałam pędzelek i nakładałam w ten sposób, także naprawdę przyspieszało to nakładanie lakieru do paznokci. Jeżeli chodzi o kolor, to jest to kolor... O nie, nie powiem wam, jaki jest to kolor. Jest to kolor czerwony z Bourjois. Mogę polecić na pewno ten lakier, szczególnie kiedy są promocje. Kochani, to tyle. To było całe moje denko. Wszystko to idzie już na szczęście do wyrzucenia i mogę zacząć kolekcjonować kolejne. Cieszę się, że zużyłam trochę kolorówki, trochę rzeczy do włosów było, dezodoranty, no jak widzieliście. Trochę się tego zebrało. Dajcie znać, czy się podobało, czy lubicie tego typu filmy. Ja jestem absolutnie za tym, żeby zużywać wszystko do cna, żeby wykończyć te rzeczy, a jak coś mi się nie podoba, to po prostu rozdaję moim dziewczynom lub mojej siostrze i one wtedy sobie używają. Dajcie znać, czy te filmy wam się podobają, no i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa! Do nosa. Cold and Hold, czyli Cold and, co powiedziałam? Bardzo lubiłam ten produkt.